Zobacz, zobacz na swoje wyniki. Jedziemy. Przypomnijmy. Aha. Zielono, żółto. Zresztą ostatnio troszeczkę zadyszka. A pamiętaj, że jeden remis bierzemy na klatę, bo to nasza pomyłka, bo zrobiliśmy, nie zrobiliśmy zmiany i czerwona kartka, tak? To jest Salimi, to jest zawodnik, to jest kapitan. To jest legenda. Dobra, ale słuchajcie, jest motyw. Ale nie, bo mamy pewnie... Jest motyw. Siplak, tak? No i to jest właśnie o tym. Ale nam ten... Górnik Zabrze złożył nam ofertę wypożyczenia za tego jegomościa. To zarobimy 17 tysięcy euro. I tak by nie grał. Tyle Kowal wyciąga z kieszeni. Słuchaj, w niedzielę gramy nasz pierwszy mecz o trofeum. O co? O trofeum. Tak szybko? Gablota. Tak. Aha. Super puchar. Możesz dołączyć do panteonu trenerów, którzy mają super puchar. Jest w nim na przykład Zbyszek Smułka. I będziemy grali dwoma pindolami. Czy potrzebujemy jeszcze transferów? Jednym na moim oku, drugim w składzie. To jest nasza kadra. Nasza kadra. Czy potrzebujemy jeszcze transferów? Zawsze potrzebujemy transferów. Zawsze potrzebujemy transferów. Ale jakiego? Sprawdź, kto jest za darmo. Pamiętaj, że trafiliśmy z fantastycznym transferem z Iranu, tak? Czy z Iraku? Z Iranu, tak? Z Iranu, Irak jest bombardowany. 45 nie, lat. Pokaż... 45, bierz go. Kogo? Oleg Gołowan. Oleg Gołowan, 45 lat. Jest. Nie, no co? Za jakie ma przyjęcie piłki? Widziałeś jakieś piłkarza z takim dobrym przyjęciem piłki? Ale co ty mi chcesz tutaj z Ukrainy 45 lat? Co on? Ostatnio grał? Ale on grał jeszcze przeciw tobie najprawdopodobniej w jakichś pucharach, jak graliście z Tobołem Kostaną i Neftiochemikiem. No, ale ty się znacie. Ale słuchaj, ja bym go wziął. Ale te kluby są wspaniałe. Kolos Zaczepiliwka, Szturm Partyzanckie, Kolos Nikopolski, Wostok. Jak możemy go nie wziąć? Weteran wojenny. Ostatnią bramkę strzelił... W 2012. U nas na euro. Co? Bierzemy. Nie. Bierz. Ja chcę Olka Gołowana. Słuchaj, jak zrobisz z niego magazyniera, to możemy go wziąć. Wojtek, ale to będzie przygoda. Wiesz, jak on będzie zmotywowany? Nie. Niestety, odrzucił. Poczekaj, bo ja tutaj widzę tak, wiek 45, 43, tak. 42, 40... Bo wziąłem najstarszy. Użyłem filtru najstarszy, jeszcze żyje. Chciałem was powiadomić, że prowadzimy drużynę ekstraklasową, a nie drużynę oldboyu w Krakowie. A bramkarz rezerwowy? On zrobi atmosferę, on powie, jak to było kiedyś. Idziemy na konferencję, bo jest Natalia Stępień. Ona jest przyjazna nam. Natalia Stępień. Uwaga. Czy ma pan dzisiaj czas wieczorem? Michał Borkowski, ten zawsze nieprzytomny. Na jakiej pozycji będzie grał Lorenzo? Chłopie, się przygotuj następny, tylko Zieliński. Słuchaj, Kowal, musisz porozmawiać z zespołem przed Superpucharem. Co im chcesz powiedzieć? Co to jest? Z kim? 31 chłopa? Powiemy, że jesteśmy z nich dumni, co? Tak. Za dojście do finału, tak o, Pinto jest. Się zadowoli. Pinto, dobrze. Ja potrafię trafić do Pintola. A myślicie, że żart z Pintolem nam się znudzi w tym sezonie? Nie. Losowanie Pucharu Polski. Dobra, z kim gramy? Kurde, z Rakowem. Jaguar Gdańsk mogliśmy trafić. Żołądź Sam Domu. To jest jakiś sequel. To... Puchar Polski, Żołądź Sam w Domu? Transmisja na Polsacie zamiast Kevina. Mecz Górnik Polkowice-Sandecja będzie rodzinną imprezą, gdyż zmierzał się w nim Bruno Żołądź oraz Wiktor Żołądź. Ale to jak to Sam w Domu, jak jest ich dwóch żołądziów? No tak. Ale... Kupimy jednego i nie będzie spotkania rodzinnego. Znaczy, Pindol nie ma brata. Teścia Pintola spróbujmy. To był może ten Gołowin właśnie, Ukrainiec. Teść Pintola. Przekonaliśmy cię? Nie. Urodził się w Sarajewie. Czyli nie miał od początku łatwo w życiu. Jak gramy? Hanka kontuzja, Jugas, kartki. A kto za Jugasa? Kabadze. Może byśmy sprawdzili tego naszego... Lorenzena? Mistrza z Ugandy. Bo ja bym jednak chciał wygrać z tą Legią. Opaskę kapitańską założy dzisiaj Benjamin Pintol. Pięknie! Niech poczuje odpowiedzialność za tak ważny mecz. U nas jeden Polak, u nich... Hubert Dyrlatka, trzeba uważać. Zniosę pięści, pokażcie na co was stać. Nie udzielamy wywiadów w tunelu. Nie. Brakuje mi takiego krzyku na nich, kurwa. To możesz sobie wyobrazić. Ale mamy pakę. Ho. Idą. Pięknie, Kakabadze tu jest naprawdę sztosem. Kakabadze. Proszę nam oddać piłkę. Pięknie. I jedziemy. I już bierzemy. Kapitan! O Jezus, co to było? No niedzielo. Popularny Benjamin. Nie tak. Ale Kakabadze ma żółtą. Ulala. I gol! Lorenzo! A mówiłem przed tym, żeby go wpuścić do pierwszego? Ale wyskok z Ugandy? No. Kojarzysz? Tak. Byłeś w Ugandzie? Oczywiście. No. Co tydzień jestem? Jedziesz. Balaj, podawaj. No nie w tą stronę. Podawaniami. 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 Gol. O Jezus.
Pintol. A gdzie on leci? Co ty warujesz tam? Chyba szale. Jaki karny? Wario ten. Może on drożny sprawdza. Nie ma karnego. No. Ronaldo. Gdzie no Ronaldo? Do zmiany. To jest Rivaldinho. Ronaldo. To jest syn Rivaldo. Biega jak nie jego. Lorenzo. Gdziekolwiek dzieje się coś złego, pojawia się tam Pintol. Z piłką przy nodze ma problemy. O! Głową dobrze gra. No nie, chłopcze. Chłopie, ty się zastanów. Oszukałeś znowu trzy osoby. Zmiany. Wyślij syna Rivaldo do ojca. Przemiany Pindola? Nie no, kapitana? On strzela jedną na pięć. Poczekaj, jeszcze dwie mu damy. Pintola bym tutaj może wcale wcisnął. Dawaj tak, to będzie wstyd przegrać przy Łazienkowskiej. Tam wszyscy wygrywają. Ale Mlakar jaki gaz. Widać, już świeży. Zobacz. A Lorenz. Ojej. No jak ten... on to wpuścił, no nie, co to... No tam dobrze szedł. A Kaka Badze też ma kartkę. Ale dobrze gra. O, szybko nam zrobili 2-1. Dwa rzuty wolne, dwa stałe fragmenty. Rodin zjebał. Trofeum się oddala. Musimy coś zrobić. A co? Zmianę. Dawaj. Ściągaj kapitana. Brawo, Benjamin, zawaliłeś nam mecz. Wygramy ligę. Patrz. No kurwa. Mlakar z czuba. Jeszcze krzyknę. No nich. Stałe fragmenty. Słuchaj, fragmenty. Ale poczekaj, nie ma to tamto. Przynajmniej w tej grze Legia wygra Super Puchar. To moglibyśmy być my, Kowal. Jesteśmy wicemistrzem Super Puchar. Piątka. Tak jest. Yes. No. Tu Mieduski. Pan... Aha, jest Panderek. A sędziowie to ale... co, odbierają też? Ale się opalił Panderek. No, to są ojcowie sukcesu, sędziowie. Pintol też tam powinien stać za ten mecz. I odbierać to trofeum. Nasz cykl treningowy składa się wyłącznie z grilli. Może jednak te stałe fragmenty gdzieś. Ale to przecież nie jesteśmy po to, żeby tutaj wygrywać trofea. No. Piotr Tworek chce nas ograbić z Luisa Roszy. Czekaj, czym zapłaci? Dobrym słowem. Wystaw mu cenę i niech zjeżdża. 100 milionów mu wystaw. No tak jest. Wojtek, my tu jeszcze mamy europejskie puchary. No bo dlatego odpuściliśmy super puchar, żeby to wygrać, nie? Eurocup to jest Liga Europy, czy to jest Liga Wszystko jedno, co to jest. Birkirkara. No, jedziemy do Turasów. Nie. A gdzie to jest Malta? To jest Malta. Malta, tak. No, mnie się wydaje, że to jest idealne losowanie. Na to, żeby odpaść. I od razu jest druga runda do wylosowania. O kurde. Kopenhaga. O jest. O, jaki piknik. No bez sensu te Birkirkara ogrywać. Dlaczego? No bo tak dostaniemy w ryj od Kopenhagi. No. To jak już dostać w ryj, to zabawniej, barwniej od na Malcie. Co mamy w treningu? Coś... Grilla. Nie, grilla. A to nie ma kiedy trenować. Teraz przyjeżdża kto? Wisła. Gdzie przyjeżdża? A przychodzi na drugą stronę. Matej Rodin kontuzjowany. No i brawo, no. Czy jak na przykład powiedziałeś do Ewy, Ewa ma mięczmień, to ona powiedziała, no i brawo? Tak. Czy powiedziała, ojejku. Tak, powiedziała, że nie będę wychodził z domu. Ona się cieszy, jak ja jestem długo w domu. Wisła u siebie, no to trzeba wygrać. Dobra, wracamy do Jugasa, bo ten Rodin to się nadaje do... Tak. Ja bym dał szansę Loszajowi. Może Rivaldo niech odpocznie, co? Znaczy Rivaldinho, syn Rivaldo. Czy nie umie? Nie umie! Ja biorę Loszaja na ławkę i proszę mnie tutaj nie denerwować. Gramy kurwa Pintolem czy Robakiem? Ostatnia szansa. Dawaj może... Anusz. Anusz się odlokuje. Jak już derby zawali, no to już to typowa, nie ma powrotu. Typowa polska taktyka, Anusz. Która jest Wisła? No wysoka jest. Nie ma, w drugim. Szóste miejsce. Krakowia i jej barwy dwie. Mamy już dwie żółte kartki, a nie minęło 5 minut. No co? To są derby. Trzecia, Mlakar. Zobacz, wymyśliliśmy. Coś czuję, że nie zdążymy zmian zrobić, wiecie? Ale tu nie ma kto wyjść z kontrą. Co jest grane? Robak się nie nadaje, bo jest... A nie, nie ma Robaka. Nie, słuchaj, na jednego musimy zagrać. Widzę, że nas gniotą. Kończ to! Panie Turek! No, spalony! Offside! Znakomita połowa w naszym wykonaniu. Zero akcji. O, mamy dobry ten wykres. Mhm. EKG zmarłego. No to... Że ja się tak boję tej drugiej połowy, że już po prostu zostajemy tutaj w tej przerwie do końca. Dawaj tego syna Rivaldo na prawą. Dawaj mi pestkę na lewą za Mlakara. Pyk, cykuś. Co? No. Źle? To może wypalić. Loszaja za tak. Chebo? Ale Loszaja gorzej odbiera piłkę. Trudno. Nie będziemy odbierać. No właśnie, nie nadaje. Ale tak dawaj tam! Jesteśmy w pobliżu pola karnego. Byliśmy. Ja, zobacz! No, karny! Uziwa. Czy mi się wydaje, czy widziałem tam Pintola marnującego sytuację bramkową? Nie, bo się oplułem. Powiedzcie mi, czy to było złudzenie optyczne. On tą lewą nogą myśli, że to jak ojciec. No nie rób tego, jak nie umiesz. Spalony będzie. Pintol, no kurwa! Mówiłem Robaka, tak? Nie. No i kontuzja Alvareza i kończymy w dziesiątce. No Pintol nam musi na dziesiątce być. Dobra, tam się nie nadaje, tam już teraz to się już żaden nie nadaje. Ile zostało czasu? 20 minut. Za chwileczkę musimy zagrać bardzo ważne spotkanie z poważnym rywalem z Malty.
I dlatego te wyniki w lidze są troszeczkę takie... Już są, już presja, tak, nie? Tak, tak, tak. Już. W porządku. Ty, słuchaj, ten mecz tak wyglądał od początku na zerko-zerko, nie? Tak, tak. No i tak, wezmę ten remis. No. A to jeszcze 5 zerko. Powinien skończyć jak w pucharze. Jezus, co broni Niemczycki. Po czasie jest! No, co za rzeźbiarz. No, no kończ pan, co jest? Nie cieszyłem się od czasu wicemistrzostwa Superpucharu tak bardzo. Bez porażki w lidze, dobrze? Ale tutaj, słuchaj. No kibice zadowoleni. Nie wygrywasz to chociaż, ty. Wiesz. Myszkę zgubiłem, a jest to. Jak długo może jeszcze potrwać ta niesamowita pasja meczów bez porażki? Tutaj się pomylił tłumacz, bo Łukasz Kamiński jest z Fromborga. Pasja meczów. Masz niesamowitą pasję meczów. Pasja meczów jest niesamowita. Wiesz co, najgorsze, że my w tej lidze mamy najwięcej remisów z dziadami. Zaczynając od Wisły Kraków. O, kolejna kontuzja. Super. Ja bym w ogóle taktykę zmienił. Nie podoba mi się nasza taktyka. Tak, Wojtek na jednego? Dyskuje. Na jednego. Tak, mamy dużo pomocników, dobra, to możemy na jednego, dobra. Na Pintola gramy, bo Pintol jest świetny. Musi w końcu coś trafić. Kowal. Nie, Leszek. Musi czy może? Chciałby. Ale gramy w ten sposób? Możemy. Tak, i z Balajem to na defensywce, brawo. Nie. Przydałoby się wygrać w tym miesiącu, nie? Ale jeszcze z Maltą gramy w tym miesiącu, coś wygramy. Ale nie, defensywa działa. Niemczycki, ta obrona, ten Salimi, Kakabadze. A Kakabadze. Tam jest sztos. Teraz mamy przerwę 9 dni. No, to dwa grille. Co tutaj dajemy? Dynamikę. Daj dynamikę. Gdzie tam szybkość, coś? Nie, dynamikę, bo brakuje dynamiki. Daj im wolne. Jak będą mieli wolne, to oni przyjadą już zrobieni na grilla. No ja to chodzę. A widziałeś kiedyś Ukrainkę? Nie każda Ukrainka jest ładna. Ja coś powiedziałem na ten temat? Nic. Górnik chce kupić Thiago Szołży i daje 10 tysięcy euro. Wiesz, kogo? Thiago Szołży. I tak pewnie Filip jak zablokuje. Luis Rocha kontuzjowany, ale tylko 3 dni. Przed grillem tak specjalnie. Dwa razy na grilla niech idzie. On nie chce przyjść. On jest weganinem. Fu! A ja bym, ale bym dzisiaj opierdzielił dziczyznę wegańską. Wegański kurczak. Nie, jelenia wegańskie. Wegański jeleń. Albo tak, albo dzik, a tak. Dzik wegański. Dzik, tak, no właśnie. Krakowia 2 wygrała mecz, a Chrupcała nie ma się czego wstydzić. No i fajnie. Może kupimy Kacpra Kozłowskiego. Po co? Nie mam pieniędzy. Taras Romańczuk, jaki dobry. Ekstra, mamy 15 milionów, żeby go kupić? Prawda? Wystarczy 200 tysięcy euro. Dawaj. A mamy? 40. I 2000 euro budżetu płacowego. Ale tam jest zamieszanie w tej Jagiellonii, może nie zorientują się. To my sprzedajemy zawodników i dalej mamy nic? Prąd podrożał. Wszystko idzie na prąd. Ha! Brawo. Słuchaj, mamy Irańczyka, to powinniśmy mieć Irakijczyka. Zaszukaj. Co z tym psem? Szukaj. No nie, no dawaj no. Czekaj, Rosza chce mieć częściej miejsce w jedenastce. Powiedz mu, jak zostanie trenerem, to sam się wystawi. Ha! Powiedziałem, że będzie grał. A Rosza się zdziwi, jak zobaczy, że nie wyjdzie w pierwszym składzie. Adam Małysz, raport z treningów. Słabe noszenie. Dziękuję. Artem Milewski jest dostępny. Ty jaki to. No kurwa, No próbuj. Artem Milewski. Próbuj. Stać nas. Dawaj. Już, zaakceptował. No. Artem Milewski. Sprawy Polaka na środek obrony. Dawaj Lewczuka. Obrońcę, Polaka chciałeś. Kurwa, no jak mnie 6 tysięcy euro nie chcecie? Człowieku. Pół Pruszkowa można zbudować za to. Kostos idzie do Las Palmas. Dobry kierunek, Wojtek. Fajne wakacje. Też bym poszedł do Las Palmas. No. W drugiej rundzie błękitny Stargard. No i ciekawe wyprawa. To jest inaczej niż w Pucharze Euro. Odrzucili. No targuj się, jest warte tego. No nie, no nie będę za Lewczuka więcej płacił niż 20 tysięcy euro. Dobra, dawaj, gramy. No to nie. Możemy grać mecze? Zagrajmy mecza. Dawaj go. Kto na kierownicę? No Milewski. Milewskiego od razu? No, a ja wiem, dlaczego ty chcesz Milewskiego. Ha, bo mam takie nazwisko? Tak. O kurde, ale żeś rozszyfrował. Dawaj. Artem Milewski, zobaczycie, że to będzie transfer dekady. A ja wiem, dlaczego ty chcesz Milewskiego. Jak będą mieli wolę, to oni przyjadą już zrobieni na grilla.